Witam was serdecznie, bardzo jest mi was miło gościć na ostatnim zrębie, który został nam do zrobienia w 2023 roku. Wolałem zaznaczyć tutaj rok, w którym mamy go do zrobienia, ponieważ nie wiem dokładnie, kiedy wy ten film zobaczycie, ponieważ teraz gdzieś ta moja intensywność rzucania filmów, wiecie, zetnę, lekko spadła. No też nie ukrywam, że bardzo dużo pracy, też wiecie, okresy przetargowe, trzeba troszkę tych dokumentów przyszykować, jak to zawsze. No i słuchajcie, mamy taki... O, ale opuszczaj mnie tu. Dobra, poszło. Mamy taki w miarę sympatyczny zrąb. Jak to na nasze standardy. Dosyć cienki, ale nie powiedziałbym przez to, że zły. Bo pod moją maszynę, bądź co bądź, ja tych grubych zrębów to się aż tak bardzo nie lubię. Uważam, że takie ciekawe są całkiem ok. Dobra, tu mamy bałek, pedam sobie obok. I chciałbym też na początku was przepraszać za mój głos. Nie da się ukryć, że co prawda tak mi się wydaje, że na filmie nie będzie właśnie słychać tego mojego głosu tak jaki przeważnie jest. Natomiast lekko mnie choroba dorwała. Natomiast no nie ma tutaj obecnie czasu i miejsca na siedzenie i odpoczywanie w domu. Dlatego musimy siedzieć w kabinie i grzać się po prostu ciepłem z nawiewów, które tutaj... Wiecie, wyjdzie na kłodach, znaczy tak, tak. No. Ach, brzydka, zrobimy sobie kłodę z tego. Tutaj mam powiedziane, że tartak w miarę taki ładny, żeby był, no takie te 8 metrów, takie minimum, żebym robił. Jak nie wychodzi, to lepiej zrobić kłodę. Co do sortymentów, no jak zawsze jest wszystko. Jest kłoda, czwórka, jest S2B, czyli tak zwana paleta. Takie ładne, grube drzewo o wymiarach 1,25 m. No i 2,5 S2A, czyli ładne, i S2AP, czyli brzydkie. No i S4, czyli opał tak zwany. Albo opał, czyli tak zwane S4. Tartaki wbrew pozorom nie wychodzą takie złe. Nawet tutaj teraz leśniczy przeszedł zrobić taką wstępną manipulację, bo wiecie co, nie da się ukryć, że z maszyny wydaje się, że jest prosta. Natomiast potem koniec końców sam, jak przykładowo wracam, jadę w stronę drogi, mówię, jasny gwin, mówię, coś ty chłopie uciął, mówię, może chłop w szoku jest. No, taka jak ta, co prawda wy jej całej nie widzicie, dlatego może następny film zrobimy tak, żebyście widzieli. Czy taka kłoda będzie? Nie będzie. Krzywe to. Wy teraz macie widok z góry. Co prawda ja tam mam nadzieję, że wy na tej górze jeszcze tam jesteście, że nie spadliście mi. A nie, tni, proszę cię. Nie! Ja cię kręcę. Już myślałem, że wybiera, a tu się jeszcze chce. No właśnie, jak będę się emocjonował, to zapewne będę brzmiał jak kura znosząca jaja, i to wcale nie te złote. No właśnie, ale wracając, wy tam macie taki rozszerzony kadr, żebyście, wydaje mi się, że troszkę lepiej widzieli. Nie wiem, czy jest lepiej, nie wiem, czy jest gorzej, ale wydaje mi się, że taki widok jest najbardziej optymalny dla was, żeby to się wam w miarę fajnie oglądało. Staram się, żeby było ok. Co prawda wiem, że nie zawsze wychodzi idealnie, ale musicie uzbroić się w cierpliwość. Może za kilka lat już wszystkiego się nauczę i będę takim, wiecie, youtuberem pierwszej klasy. No kurczę, powiem wam, że tak mi blokuje te sztuki. Nie wiem czemu tak, znaczy chyba wiem, ale nie chcę tutaj się przyznać, że czegoś nie potrafię robić. Powiem wam, że jasny gwint, czasami to już mam takie uczucie, jakby mi oczy tu po prostu chciało rozsadzić. Ach, mnie tutaj ta choroba chce dopaść do końca.
Teraz czuję się taki, wiecie, w 80% chory. A jeszcze tamte 20% uważam, że jest we mnie zdrowego. I te 20% jeszcze ma siłę, żeby siedzieć w tej kabinie i robić trochę dłużej. O. Dobra, poszło nam. No i co, czy to będzie ładny tartak? Tartak byłby ładny jak coś do tego momentu. No i czy takiego zrobimy? Zrobimy. No powiem wam, że to nie powinno tak dziwnie ucinać. Powinno w miarę ładnie. Łańcuch jest nowy, co prawda przytegowałem już go kilka razy w ziemię, jak to u mnie bywa. Sobie zrobimy trochę zbawę, bo krzywe, a chłoda by nam nie wyszła. I powiem wam, że zrątniemy w takim miejscu, że nic tylko czekać, aż ktoś nas tu będzie znowu opisywał na internecie i mówił, jacy to my nie jesteśmy źli. A no nic, takie życie. Trzeba się chyba powoli do tego przyzwyczajać, że to już po prostu zawsze na wycinkę będzie hejt. Dobra, chodź tu sztuko. Wycinamy pasek o szerokości około 60 metrów. Po środku będziemy zostawiać nasienniki. Czyli tak naprawdę wychodzi, że od nasienników po lewej stronie jakieś te 25 metrów. A może tutaj damy bliżej koła? Nie, tutaj położymy jaszkiem. Tak, 25 metrów szerokości po jednej stronie, 25 metrów po drugiej. Koniec końców. Kurczę, nie wiem, czy tutaj nie lepszy by było ze strony nadleśnictwa, żeby troszkę w takich miejscach blisko domów zmniejszyli po prostu te zręby. Tutaj do pozyskania jest 800 metrów, co prawda doszły nasienniki, będzie około 700. I w sumie w porównaniu z innymi, jak sobie tam kiedyś... Słuchajcie, niech leci. Jak sobie oglądałem, no i tak w sumie nie robimy dużych tych dziur. Natomiast no, nie da się ukryć, że jak się gdzieś tam, wiecie, spojrzy z boku, no to jakaś dziura widoczna jest. Jakaś dziura widoczna jest. I ja sobie troszkę cofnę, podwiozę tutaj, tak się to S2B, żeby tutaj nie musiał aż tyle jeździć. I nie jestem do końca przekonany, bo nie mam oczywiście podglądu z kamery podczas nagrywania. Tutaj trzeba by wziąć sprzęt i zmienić na nowszy. Mianowicie teraz już powinniście widzieć, co ja tutaj robię. A jeżeli wcześniej nie widzieliście, to po prostu uciąłem sobie S2B i układałem je jak to ja, byle jak. Nie, no, żartuję, nie ma byle jak. Patrzcie, nawet się cofnę, po prawej stronie teraz powinniście widzieć S2B. No, ten tartak. To idzie do ucięcia. Nie wiem, czy widzieliście, też tu jest coś krzywego. Ha! No idzie całe w stos, bo to już jest za krótkie. Utniemy sobie jeszcze kłodę. Ja nie widziałem, ale to musiało być po drugiej stronie. Słuchajcie, jest tam jakiś... No i tutaj sobie dołożymy. O, i ten chyba też jeszcze wyda. Jak najbardziej, nawet chyba troszkę za duży, ale super, że tak wyszło. No i patrzcie tutaj. O, tutaj zobaczcie, było takie coś brzydkie. Zresztą to też było krzywe.
także pójdzie sobie do P. A my jedziemy dalej. My jedziemy dalej. Tutaj mamy te po prawej stronie nasienniki. O, jakiś pniak tam, ale lepszy pniak niż jakiś człowiek. Także z dwojga złego lepiej w tę stronę, jak to mówi Shrek. Sztuki są takie, powiem wam, o tak, ta idealne koło 40 paru centymetrów, prawda? O, tutaj widzicie, też jest jakiś skubaniec na dole, który będzie tutaj pierwszy wałek musiał iść do odcięcia. Napchniemy sobie ją troszkę. No, leć mi. Czemu mnie chcesz ocieć? Jest duża szansa, że ja jej po prostu nie przecinam. Nie, dobra. To już jest nasza. Dobra, chyba mi się coś rozerwie. Albo i nie. Ale to nie jest dla mnie problem, aż taki. Ponieważ słuchajcie, i tak sobie muszę tutaj ten kawałek uciąć, także my sobie uśmiechniemy ją kawałek wyżej. O, i tu będziemy mieć tartaczkę. Jaka tartaczka? Nie będzie żadnej tartaczki. A tu po tej stronie coś mnie chciało zablokować. I zapewne od drugiej strony też może coś tam być, co po prostu chciało mi zrobić psikusa. Aha, o, zaczęła się rozrywać, ok. Ale to i tak było brzydkie, i tak jest dobrze, że jest to zrobione tak teraz. Co prawda myślałem, że to będzie troszkę ładniejsze, ale to się jedynie gdzie nadaje, to kawałek nie w opał, tylko w kłodę. Tutaj, słuchajcie, no, myślę, że wy też to widzicie, co tam się dzieje dalej. Tutaj sobie zrobimy kłodę. No, sobie cofniemy. Nam tutaj nic się nie zaczęło. Bra. Tu będzie cyk. Kłoda. Tu musimy zrobić 2,5. I to będzie P. Czyli P dajemy tutaj prawo. Teraz znowu sobie zrobimy kłodę. No i tu takie. Powiem wam, że ciągle mi się myli. Kurczę, czy A jest do 20 paru, czy do 32? Bo wiem, że jest ograniczenie. I tutaj, kurczę, chodź tu, proszę cię. Ok. Mamy, właśnie to miało niby 28 cm, natomiast mi tutaj coś czasami sobie szaleje, ten mój czujnik, kurczę. Ok, i tutaj mamy nasienniki zaraz po prawej stronie, natomiast tu jeszcze mamy tą jedną sztukę i tą jedną sztukę akurat już można by sobie wyciąć, bo ona nie jest aż tak daleko. Ja powiem wam, na zrębie nie działam na pełnej szerokości, nawet chyba nie działam na połowie szerokości wysięgu tego żurawia. Uważam, że nie jest to potrzebne. Znaczy wiecie, po prostu uważam, że wolę przejechać sobie raz więcej, czy nawet tam dwa razy więcej. W tym przypadku raz więcej po lewej stronie, raz więcej po prawej, niż gdzieś tam po prostu tego żurawia eksploatować bardziej. Czy słowo nadmiernie by było tutaj dobrym stwierdzeniem? Chyba nie. Bo zapewne wielu powie, hej, no ale ten właśnie żuraw do tego jest przeznaczony, żeby działał na tym swoim wysięgu. No ale ja tam, wiecie, uważam, że wolę gdzieś go trzymać blisko. Nie chcę tak działać na pewnej. Ach, kurczę, nic tutaj chyba z tym nie zrobię. Takie odetnę po prostu. Ale my go tutaj odetniemy zaraz elegancko, słuchajcie.
to nam pójdzie do upału. To gdzie nam pójdzie? O, ja cię kręcę. To nam pójdzie też tutaj, to będzie B. O, ja cię kręcę. Takie najgorsze są, powiem wam, że... O. O, przepraszam was, ale nie bójcie się. Jesteście za ekranem, także myślę, że was nie zarażę. Jeżeli was zarażę, to czymś dobrym, a nie chorobą. Dobra, tu mamy N-kę, tu mamy N-kę. My się tu skręcamy. Tu jest nasz pasek, który nas tutaj będzie interesował. Byśmy go wychlastali. No i kolejna sztuka, z której nie zrobię tartaku. Oj, oj, oj. Kurczę, tu jeszcze jakieś coś brzydkiego, jakieś podbite chyba. Nie wiem, co tu gdzieś było. Ale powiem wam, że właśnie te zgnite sztuki się zdarzają. Ciąłem sobie S2B przykładowo i to ta zgnilista nie wyszła nawet od dołu, tylko dopiero w którymś tam wałku wyżej. Tak ten się mówi, o kurczę, mówię, coś tutaj jest. Wtedy tak sprawdzam, mówię, ło, mówię, zgnite. Także nawet postaram się wam tutaj pokazać, chociaż zdjęcie, które wam pokazuję chyba teraz, jeżeli je znajdę, jeżeli je mam. Bo chyba pamiętam, że robiłem właśnie, mówię, jak będą mnie wyzywać na internecie znowu, na moich tutaj grupach okolicznego mojego miasta, to mówię, pokażę zdjęcie, że to nie jest tak, że to drzewo jest takie już zdrowiutkie i tak dalej. Prawda, bardzo mi się podoba, bo ostatnio jakaś taka pani, kurczę, nawet wykupiła post sponsorowany, żeby napisać cały, to też nie będzie tartak, cały post sponsorowany o wycinkach lasów. Jak to wiecie, te lasy są niszczone i ja się lubię oczywiście odpalać w takich momentach, lubię dyskusję, także oczywiście napisałem, wstawiłem też sobie zdjęcie drzewa właśnie, że to nie jest tak, że drzewo, jeżeli zostawimy na x lat w przód, to ono będzie sobie rosło na wieki wieków, tylko po prostu samo z siebie przyjdzie u niego taki moment, że zacznie gnić. Pokazałem właśnie, że często te drzewa już zaczynają chorować. Natomiast pani na odzew powiedziała w komentarzu, że wycinane są też drzewa zdrowe. No i teraz kurczę właśnie pytanie, bo tam właśnie napisałem, że no jak najbardziej właśnie drzewa powinno się wycinać zanim zachorują, żeby kurczę jeszcze coś z tego drzewa zrobić. No bo, no o... No nie, no właśnie to jest, powiem wam, takie dyskusje czasami. Wiem co powiecie, to nie ma co dyskutować z pewnymi ludźmi. I wydaje mi się, że macie rację. Natomiast ilość ludzi, która poparła mój komentarz, była zatrważająco duża. Aż sam się zdziwiłem, że jeszcze jest nas tylu w Polsce, którzy potrafią zrozumieć, czym jest gospodarka leśna, jak działa, jak funkcjonuje. No, że a nawet wam tam teraz pokazuję, bo myślę, że znajdę ten post, także patrzcie sami, jaki tam był fajny odzew. No i co? I przykładowo, no u nas pozyskanie już maleje. Na właśnie w przetargu tam widziałem na przyszły rok już ilość metrów mniejsza. I właśnie z roku na rok ma być mniej. Także nie ma co mówić, że tu non-stop jest tyle aż wycinane tych drzew. Teraz ogólnie wiem jedno, że źle sobie stanąłem. Powinienem sobie jechać bardziej przy prawej stronie, żeby po lewej mieć sztuki i po prawej mieć sztuki. Wtedy bym widział, które drzewa są nasiennikami. A to jak teraz, to ich po prostu wszystkich tam nie widzę. Tutaj musimy trochę skręcić głowę, żeby zobaczyć, gdzie są te domki czerwone.
dębów czerwonych jak zawsze dużo. Jak zawsze fajne dąbki. W tych okolicach standard. To już możecie pamiętać, jeżeli nie oglądaliście z Rembu ze Katowitu w tamtym roku. W tamtym roku, czy na początku tego. Jackich wideo już tam nie pamiętam. Natomiast właśnie na tych terenach ten dom sobie lubi tutaj. Patrzymy go też za tym, ale go chyba teraz nie widzicie, dlatego ja mam trochę cofnę. Może go zauważycie, tą sztukę. O, no i taka odległość, wydaje mi się, że to jest taka najbardziej optymalna. Poleci nam? Poleci. Proszę tutaj. Elegancko. Poszła. Super. Zdajmy się, że ta taczka będzie. Także jakiś tartak sobie tutaj wymanipulujemy. Chociaż jeden. Dużo go tutaj nie ma. Ajajaj, mi podszedł ten dąbek. Tutaj ogólnie, wiecie co, dęby pozostawialiśmy. Wycinaliśmy sobie podszedł oczywiście. Przepraszam was najmocniej. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, jak tutaj co jakiś czas sobie pokaszlę. I tak, że mi kichanie przeszło. Powiem wam, że mam czasami taki atak kichania, że to jest szok. Po prostu... Ach, jakbym jakieś czary tutaj z siebie wydobywał. Tak to czasami brzmi. Dobra, zgubiłem wątek. Nie wiem, o czym mówiłem, przepraszam. Aha, dobra, wiem. O nasiennikach. No i właśnie, że tak te 2-3 metry od nasienników zostawiamy też podszyt. I tutaj właśnie... Dlatego też jakieś mniejsze dąbki też pozostawały. Natomiast... No i tak, z tych z większości dębów musieliśmy tutaj, wiecie, jakieś metry powyrabiać, no bo też oczywiście nie może być tak dobrze. Patrzę sobie tutaj do tyłu, gdzie tutaj... No kurczę, wezmę do góry, jest tak, wezmę tu, jest tak. Nie wiem, o co chodzi. Coś trafiła mi tu, nie chcę. A, to tak wygląda, dobra, to zrobimy troszkę inaczej. O, tak sobie to zrobimy. Teraz ciach, ciach. A nie, hapsnąłem tego tak jak chciałem. Tak, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ale to damy sobie. Będzie jako P. No to takie. Och. Nawet chyba się do P nie nadaje. Okej, to mamy tu. A tutaj sobie damy z powrotem. Ale tu mamy mapis. Żeby tylko był troszkę dalej od ludzi, to już byłoby idealnie, ale ajajaj. Nie może być za dobrze. O, teraz sobie mniej więcej będę chciał stanąć. Tak, powinienem to zrobić od początku. Że troszkę. To już damy sobie tutaj dalej. Jeszcze po prostu czuję, jakby mi chciało oczy rozsadzić. Powiem wam, że tej zeszłej nocy to już praktycznie tak mi się słabo spało. Już myślałem po prostu, że tu nie zaraz po karetkę będę wzywać, bo to wiecie, jak to facet podczas choroby i przeziębienia. To jest po prostu ból większy niż poród. Także... No łapnie. Dobra, tutaj sobie damy taki pałeczek P. To też nawet dużo pałów, bo to jest mocno rozwalone. To damy sobie tutaj nie leży. Jeszcze jakiś świerk nam się oczywiście musiał napatoczyć. Świerków też jest dużo. Jak tutaj nasz podleśniczy próbował szukać jakiejś choinki. O, no niestety żadnych ładnych sztuk. Wszystko brzydkie. No i co myślicie z takiej sztuki? To będzie tartak? Chyba nie. Chyba bardziej bym płodę powiedział, prawda?
zacząłem? Chyba tak, dobra. No i na pewno nie będzie tarta. Dobra, to sobie zrobimy w takim razie. I damy, tutaj ta woda niech leży. Myślę, że tacie to wielkiej różnicy nie będzie robić. To będzie mu w miarę okej. A, chodź tu. Super, dobra, ale tu już sobie damy obok. Dać to B. No i co, dobrze by było zrobić te dwie sztuki z przodu i dopiero tą tutaj po prawej stronie sobie damy na tartak. Ona tutaj ma potencjał do sztuki tartacznej. Natomiast musimy sobie najpierw zrobić jakieś miejsce na nią, żeby miała gdzie lecieć. Tu też mamy fajny potencjał na tartaczkę. Chociaż no już z tej pozycji nie jest aż taki fajny. O kurczaki. Tutaj będzie. Tutaj damy. Już tego żadnego, żadnej kłodziny, nic niestety nie zrobimy. To już jest krzywe. Dobra, tutaj, o, chodź tu. O, wróciliśmy. Damy pałeczek B. I jeszcze sobie damy pałeczek A. I teraz tą sztukę myślę, że już możemy sobie tutaj dziabnąć. Damy sobie ją tak na bok. Myślę, że nawet możemy sobie śmiało zaszaleć, dać na raz. Oczywiście nie poszła tak, jakbym tego chciał. Tak, czy pójdzie mi tu? Ja, nie pójdzie. Zrobimy to inaczej. Niech sobie tam leci. Powinienem sobie podciąć troszeczkę i dopiero później podciąć mocniej, żeby wtedy ją mieć lepiej jak skierować. Ale wyrobimy sobie najpierw tą, a i potem tamtą będziemy mieli śmiało jak przełożyć. O kurczę, pod tego wału prowadnicę. Patrz, kawałek odtegował się. Damy sobie pałeczek 2,5. Tutaj nikt się, myślę, bardzo nie wyrazi. O, teraz ładnie się wyprostowało. Natomiast to jest cienizna brzydkie. Damy sobie wodę. Tutaj też leśniczy potem się nie wstydził tego sprzedawać, tego drewna, że przyjedzie przewoźnik i powie: Matko Boska, panie leśniczy, co pan mi chce tu wcisnąć? O, a teraz sobie weźmiemy tą sztukę. I z tej sztuki możemy zrobić tutaj taki tartak, bo tutaj dalej brzydkie, rozwalone. Także musimy się dostosować do tego, co nam tutaj powierzchnia daje. No niestety. Tu gra. Tartaczek sobie tutaj ułożymy ładnie. O, tutaj położymy obok, żeby panowie tutaj mieli dobrą możliwość podejścia, żeby to wszystko sobie pomierzyć. No i witam Was ponownie, szybka wymiana baterii. Ten odcinek postaram się, żeby był troszkę dłuższy niż półgodzinowy, bo pewnie dawno żadnego nie wrzucałem, chociaż nawet nie pamiętam, jak to teraz wygląda. Powiem Wam, nie wiem, kiedy wy go zobaczycie, nie wiem, co jak, natomiast z tego, co mówiłem... Dobra, standardowo, jak się odblokuje głowica, musimy... To my potem chcę ją tu puścić. A gdzieś ten łańcuch taki nie jest za wybitnie, powiem Wam, ostry. Już się chyba troszkę tu nam kolega chciał i chyba się stępił.
Natomiast z tego, co pamiętam, na czym skończyliśmy, to właśnie mówiłem wam, że u nas ten styczeń to jest taka przerwa, bo przetargi nigdy nie przechodzą w pierwszej turze. Pierwsza tura to jest przeważnie koniec grudnia, także no jest jak jest. Nie wiem dlaczego idę na leśnictwa wszystkie dookoła, mogą już mieć wszystko rozstrzygnięte, a u nas, znaczy ja wiem, ale ja głośno nie chcę mówić czemu. Także dlatego też te filmy już będzie chyba ciężko dawać dwa w tygodniu, tak żebyśmy jakoś z jednym w tygodniu przetrwali do tego, aż pozyskanie z powrotem ruszy w przyszłym roku. Mam nadzieję, że już content na filmach troszkę się zmieni, będzie troszkę inaczej, ale to musicie poczekać, musicie zobaczyć, co się będzie działo. Plany są ambitne, takie w sumie jakie były na ten rok, trochę nie wyszły, ale no przyszły rok już jestem dosyć mocno zmobilizowany, dlatego aha, co tu odrzuć inny powód. Chciało mi tutaj kontrolny trzon wybrać, ale ja tu kontrolnego żadnego trzonu na razie nie chcę. Tutaj się zajmowałem kamerką w środku, przypadkowo przyjechało brzozinę. Dobra, to będzie brzuska elegancka. O, chyba jakaś na opał. No i git, jedziemy sobie dalej. Gniaczki oczywiście jak to u mnie, nie za ładne, nie za brzydkie, takie w sam raz. Takie w sam raz. Kurczę, ma no, jest tutaj ten drzewostan taki przeciętny. Znaczy wiecie, ogólnie to, że sztuka cienka to nie jest źle, natomiast no, fajnie by było, jakby wychodził jakiś tartak taki fajniejszy czy coś, to no szybciej by to wszystko szło. Bez dwóch zdań, tutaj człowiek by tą nawet o ścinkę może nie chodzi, ale zrywkę ile szybciej by podtegował. No ale też potem idzie w drugą stronę, to jak my mamy stawki na katalogu, no to tutaj jeszcze właśnie te brzydkie lasy, ten katalog troszkę ratują, tak to trzeba powiedzieć wprost. Bo wiecie, na katalogu za stos macie płacone no znacznie lepiej. Tutaj czasami te stawki no to są praktycznie razy dwa, jakby porównywać sobie stos. Ja tutaj tą kłodę położę, przeniosę ją w inne miejsce, bo tutaj będzie taka brzydka. Słuchajcie, damy na prawą stronę. Tutaj sobie leży, niech odpoczywa, niech czeka na mojego tatę. Ok, i teraz tak, tą sztukę po prawo będę chciał ściąć. Teraz już bym chciał ją ściąć prawidłowo, tak żebyście tutaj nie mówili, że jakiego amatora wy tu oglądacie. No i dlatego zetniemy sobie tą pierwszą. Leć tu. Ładnie nam leci. No i patrzcie, no nie wyjdzie mi z tego tartak, no jasny gwin, no muszę uciąć kłodę. Kłodę sobie dam tu. No tu jest... Muszę uciąć tutaj dwa... No nie, tu jeszcze możemy się posiłkować tym, że możemy sobie uciąć 1,25 m i troszkę tą sztukę sprostować. Podamy tak. Tu mamy kłodę, no i tą kłodę sobie tutaj ułożymy, to jedną zaraz tutaj przeniosę, bo ja zapomniałem, że tutaj mam kłodę. I słuchajcie, moje układanie pokażę wam później, bo teraz może tak całościowo tego nie widzicie i nie możecie się tutaj śmiać, nabijać, bo nie widać, chociaż no, coś tam widać. I po lewej stronie w oddali też możecie widać tutaj,
jak jest ułożony tartak. Wydaje mi się, że całkiem słusznie. Nie jest wcale jakoś brzydko. Jak tutaj nasza podstawa, czy jest ok. Podstawę żurawia tutaj muszę obserwować. Ok, teraz tak. Ok, pójdzie mi? Pójdzie. No, no, to tam musiałem przywalić. O, no z tej może już jakąś tartaczkę byśmy tu spróbowali zrobić. Bo przecież zaraz leśniczy powie, że ja tu jakiś jestem sabotażysta i ja po prostu nie chcę tego tartaku robić, ale to wcale tak nie jest. Tutaj będzie to dosyć nasterwić, bo oni też nie będę ukrywał, że tutaj już nawet hit z tymi stawkami, ale chcemy się wyrobić po prostu w terminie. Ja też czuję, że już choroba mnie, wiecie, prostego wywuje. Mam nadzieję tylko, że tutaj jeszcze, żeby tatuś mi się nie rozchorował. Tutaj musimy, wiecie, do końca jakoś wytrzymać, jakoś tutaj dojechać, że tak powiem, do końca tego roku. No i ta sztuka po lewej stronie, jak ja widzę, jakiś większy jak ten jeden. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale to nijak ma się chyba do tartaku. Ja już tutaj kieruję na tą stronę, a ona mi tu nie chce lecieć oczywiście. Dobrze, no to my sobie cofniemy. My się tutaj z koleżanką bić oczywiście nie mamy zamiaru. Tak sobie cofniemy. Wodę. Woda raz, woda dwa. Troszkę mnie tym żurawiem tu pobujało. Troszkę brzydko, ale no ten chyba troszkę był za krzywy do A, ale to już tata niech zdecyduje. O, a go tu odłożę na bok, niech już. O kurczę, jeszcze śnieg jakiś będzie leciał. O jasny gwint. A czemu ty tu śniegu? O, chcesz lecieć, no ale dobrze przynajmniej, że już leśniczy nam to tutaj odbiera na lesie, ten tartak. Powiem wam, że na poprzednim leśnictwie tam robiłem ten zrąb. Powiem wam, że tamten zrąb tak mi się źle robiło, dlatego nie było za dużo filmów kręconych z tamtego zrębu. Nie, no tam powiem wam, że dzień w dzień po prostu wszystkie sztuki leciały w każdą, w inną stronę. Po prostu nerwy już miałem. Niedużo brakowało, żebym się zabrał, po prostu stamtąd nie pojechał. Swoją drogą ostatnio miałem rozpinę. Nie wiem, jeżeli ktoś słucha, ktoś jest już w tym momencie filmu, to już jest, kurczę, 30 któraś minuta pewnie. To jak ktoś to słucha i ogląda taki długi film, to niech napisze dwa. Niech napisze dwa jako wyraz, jako liczba. Jestem ciekawy, ilu was będzie, czy też dwie osoby napiszą. Powiem wam, że takie długie filmy to nie wiem. Zresztą już zawsze mówiłem, że nie wiem, a i tak jak nagram krótszy, to potem mi piszą, że o, nie rób takich krótkich filmów, długie mają być. Poleci mi tu? Poleci, dobra, jest. Prawda. Tak troszkę, może niezbyt profesjonalnie nam poleciała. Ale czy możecie powiedzieć, że źle? No nie, no nie jest źle. Takie sytuacje się zdarzają, nie ma co się tutaj przejmować. Nie ma co też mówić, że operator do bani. Bo aż taki zły staram się nie być. Tu tego dąbka sobie wytniemy. Leci. O kurczę, że coś mnie drapie w gardę. No co chwila powiem wam, że a jakby miał robić z piłą na zewnątrz, przyznaję się szczerze, to wydaje mi się, że jeden dzień już byłbym gotowy i
pewno wylądował w szpitalu, jakbym jeszcze w takim stanie teraz jeszcze ciął na zewnątrz. Szacunek, chłopaki, dla was, jak robicie piłami w taką pogodę. Ja sam robiłem, także to nie jest tak, że ja tutaj, wiecie, nie wiem jak to jest. Możecie mówić: o ty gnoju, idź sobie rób z piłą, zobaczysz jak to jest. Szmat czasu piłą robiłem, też oczywiście w zimę, także wiem jak to było, wiem jak to jest, ale też no nie ukrywam, że trochę były inne zimy niż teraz. Dlatego, że jestem młody, to już trochę tych lat w lesie mam za sobą. Troszkę już przerobiłem. Zresztą, co by nie mówić, nawet miałem takie sytuacje, powiem wam, że kurczę, było ponad minus 20 i pode mną załamał się lód w zimę. Tak możecie, no. Tak, tutaj takie bydle, taki duży chłop i się lód załamał, no to uwaga, uwaga musi być słuszna. No nie, no to nie było do końca tak. Była to troszkę moja wina, chociaż no nie do końca. Teraz widzicie taki obrazek narysowany w Paincie. Taka to była sytuacja właśnie na takiej górce lekkiej, było drzewo tak pochylone. Widzicie zresztą tak pochylone na filmie, nie na filmie, tylko na tym moim wyrysowanym obrazku. I po prostu jak się ścinałem tą sztukę i ona jak poleciała, to po prostu spadając złamała ten lód. Ja wtedy sobie elegancko wpadłem do tej wody. Także wesoło było. Pilarkę ocaliłem. Poczułem się jak żołnierz na wojnie, który podczas spadania do wody niesie tą broń, trzymając ją po prostu ponad głową. Była podobna sytuacja, nie wiem w sumie ile miałem w tym latku, 21 chyba. Teraz na 27, jakby to kogoś interesowało. Ale na większą ilość subów myślę, że na te 3000, jak dobiję kiedyś, może mi się uda, to może zrobimy sobie jakieś Q&A, jakieś pytania i odpowiedzi. To sobie bawimy się może w coś takiego, żebyśmy się lepiej poznali, żebyście wy mnie lepiej poznali, żebyście wiedzieli, kogo oglądacie. Nie jestem żadnym zbirem, łobuzem, czy też osobą naciągającą babcię na pościel za 3000 z jodami srebra. Dobra, kozinę taką zrobimy. Druga nam wyjdzie. No pewnie, bo czemu miałaby nam nie wyjść? O, ale tu już nam nie wyjdzie. To już jest brzydkie. Ach, to jest krzywe, jest, nie wiem czy to widzieliście, ale LKB nie będziemy ciąć, bo nie muszę być tutaj. Dobra, no to jest za brzydkie na A, także damy sobie. Też damy sobie do B. Kolego, a tu co nam wyjdzie? No wyjdzie nam kawałek drewna, no bo co by innego mogło nam wyjść? Dobra, patrzcie, tu mamy tą sztukę i my ją teraz zniemy tak, jak właśnie powinna być. Chodź tu. Draniu jeden. Tak, dobrze to idzie. No oczywiście, że dobrze. O! Tak to powinno zawsze wyglądać. Z tego sobie tu jeszcze wodę utniemy. Jestem ciekawy jak tam ta wasza widoczność na tej kamerce w taką pogodę, bo nie da się ukryć, że kamery sportowe w taką pogodę lubią troszkę płatać figle i jakość tych nagrań. Patrzcie, tak jest teraz tutaj ten gad, jakbyśmy teraz chwycili, przynajmniej ja tak mam, jakbym to głowicą chwycił, to ja tego bym nie ściął, muszę go najpierw tutaj wyrwać i dopiero teraz gdzieś mogę się
bawić. Dobra, lecimy tu. Jest git. Jemy taką. 12, tu już była. Tutaj mnie się troszkę krzywiła. Kurczę, no i co, zasypie cały ten stos znowu? Ja cię kręcę, co się tutaj dzieje? Tak powiem wam, że dosyć mocno sypie. Ale z tego, co widziałem w pogodzie, to chyba na święta nie mówią nic, że będzie jakieś tutaj zimowisko. Raczej ma być ciepło. Tutaj już było krzywe. Ułożymy. Ten dom jest jeszcze daleko od nasiennika, dlatego nie wiem, czy wy go widzicie, ale my go sobie tutaj również zetniemy. Tutaj, teraz tego na pewno nie będziecie widzieć, ale tutaj po prostu z tyłu jest dom czerwony i ja go tutaj sobie dołożę. Także poczekajcie chwilę, bardzo was proszę, nie uciekajcie. Już dokładnie wraca tutaj. Kolej się z tego dęba troszkę. O, odłożę tacie tam na bok. Mam nadzieję, że będzie mu troszkę lepiej. No i powiem wam, że co do trzymania, kurde, prostej linii jazdy, u mnie to jest jakiś cud. Zawsze się tu skręcam, po prostu nie potrafię chyba prosto jeździć. Nie wiem, czemu tak mam, no ale... I skurczę, jak ja słyszę, że mówię przez nos, że wy to też słyszycie. Mam nadzieję, że mimo tego jestem chociaż w miarę słuchalnym człowiekiem na tym filmie. No i musicie się tutaj przyzwyczaić za te kilka filmów, bo no, coś tam było, nie chcę mi cię dociąć. Dobra, weźmiemy sobie troszkę wyżej. Musiało coś być, bo widzicie, wziąłem wyżej i już mi elegancko poszło. Także coś tam po prostu... To nie było za ładne, mógłbym to troszkę ładniej zrobić. No i dokąd tartaczka? No ja bym zrobił gdzieś dotąd. Ok, to są chyba naprężenia po prostu też w drugą stronę, bo jak też lewo, prawo tutaj przeciągam i... I dlatego też ta piła mi nie chce ładnie przechodzić. No właśnie, ale tutaj co do też mojego kataru, że no te kolejne filmy niestety, no nie da się ukryć, że też będą po prostu jasne, dobra, to już tak ludzie do opału, będą po prostu z takim moim głosem, no bo też miałem nakaz, rozkaz tutaj. O, coś tutaj, o, tutaj widzicie, tyle mi szło, tyle mi nie poszło. A, bo już w ziemię wjeżdżałem, widzicie, tam już była ziemia, dlatego to tak było. Nie za ładnie. No właśnie, dostałem od widzów rozkaz tutaj na Messengerze, bo też właśnie, jak wiecie, z wieloma z was też czasami sobie zamienię słowo. Na Messengerze też miałem rozkaz, że mam nagrywać, żeby nie było przerw właśnie za dużych w tym styczniu. No i co? No dlatego też nagrywam, pomimo tego, że chory, ale nagrywa. Ale nagrywa. I w ogóle jakie świetne drzewo. Ja cię kręcę, aż sobie tu zaraz musimy zdjęcie zrobić. Ale dobra, to już jeszcze dojedziemy jeszcze te kilka minut, żeby ten odcinek był jako taki fajny dla was. Jeszcze sobie tą sztukę po lewo zetniemy.
bo prawo się boję, bo jest gruba. Zetnę ją po zgaszeniu kamer. Tak, tutaj widzicie też, jak są te gałęzie, właśnie to jest kio, właśnie trzeba je tutaj potegować troszkę. Dobra, próbujemy ją ściąć, myślę, że nam pójdzie. Będzie troszkę wyższy pijaczek, ale już potem się najwyżej piłą go troszkę skróci, chociaż nie jest tragiczny. Powiem wam szczerze, że dalej uważam, że idzie dużo, dużo brzydsze. I to niekoniecznie u mnie. No i co z tym tartakiem? Taki wyjdzie? Chyba tak. Tutaj sobie 2,5 zrobię. Ono jest bardzo takie grubiaste, znaczy grubiaste, ma takie zgrubienia, dlatego nie będę ciął S2 bez tego. No tutaj też te sęki. No, chamie. Oczywiście mi nie pójdziesz, ok. Standardzik. Aha, takie coś. Dobra, no to tu damy sobie ciebie tutaj. O Jezu, jeszcze mi zaczyna głowa boleć. Po prostu jestem jak... Ale nie ma co się poddawać. Trzeba twardym być, nie miękkim. W końcu w lesie pracuje. Także, dobra, tu myślę, że żadna gałąź na cię nie przeszkadza, nie będzie źle. Pięknie wam dziękuję, że byliście w tym odcinku. Mam nadzieję, że mimo, że mój głos jest tragiczny, bo sam to słyszę, to, że udało się wam wytrzymać ze mną te kilkadziesiąt minut. Pięknie wam dziękuję. Trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.